Według naszych obliczeń to właśnie w dniu dzisiejszym przypada ten 1 milion kilometrów, także to jest szczególny dzień. Oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego, że te tramwaje wykonują sporo kilometrów, bo one każdego dnia wyjeżdżają na krakowskie linie, wożą pasażerów. Ale ponieważ tak naprawdę te tramwaje bardzo szybko pokonały pierwszy milion kilometrów, więc stwierdziliśmy, że warto o tym głośno powiedzieć. Rocznie wykonujemy ponad 14 milionów pociągokilometrów, także ten 1 milion jest znaczący. 36 pociągów to prawie 14% naszego taboru. Czy pani powiem, że ja na linii 4 jeszcze jeździłem takimi tramwajami, co były korby po lewej i po prawej stronie. Potem jeździłem wagonami 150, czyli na pedały, te słynne nasze akwaria. No jest przeskok technologiczny niesamowity, to jest po prostu wyczuwalna różnica pod każdym względem komfortu pracy, bezpieczeństwa dla siebie, dla pasażerów. No jest, po prostu jest niesamowita różnica. Postęp, no cóż tu dużo mówić. Znajemy już po przejechaniu 1 miliona kilometrów, że ten tramwaj już jest w pełni tramwajem krakowskim, niezależnie od źródła jego wyprodukowania.